naszej Radzie do spraw środków społecznego przekazu już ustaliliśmy pewną taką tradycję, że my się spotykamy na wiosnę w Sekretariacie Episkopatu w Warszawie, a jesienią spotykamy się tutaj w Częstochowie i to rozpoczynamy właśnie od Matki Bożej, której przedstawiamy nasze problemy, nasze sprawy i zawarte to jest wszystko w tajemnicy Eucharystii. A więc każdy taki dobry początek, który jest od daru modlitwy, później dopiero nas zbiera na obrady i poszczególne tematy. Myślę, że akurat aktualność tego wyzwania, jakim jest internet i sieci społecznościowe, pokazują, że tak jak to mówił już kiedyś święty Jan Paweł II, że jest to pewien dar, który może nas jako ludzi i poszczególnego człowieka zaprowadzić na szczyt jakiegoś nawet własnego rozwoju, a nawet i pewnej doskonałości, rozumianej jako również i współpraca z łaską Bożą, ale może nas również prowadzić pewną przepaść. Wszystko zależy od określonej granicy pomiędzy prawdą a kłamstwem, pomiędzy dobrem i złem. I dlatego wczoraj podkreślaliśmy bardzo mocno jedność naszych podmiotów, to znaczy najpierw środowiska rodzinnego, żeby była większa jakaś inwigilacja, nie mówię kontrola, czy pewnego rodzaju zastrzeżenia wobec dzieci w korzystaniu z tych sieci społecznościowych, ale żeby być razem, a dopiero później poprzez edukację medialną w szkołach i to poczynając wprost od szkoły podstawowej poprzez wszelkiego rodzaju inne właśnie instytucje szkolne, aż do uniwersytetów, kiedy już tutaj nie tylko uczymy się pewnej technologii, ale przede wszystkim służby i to służby w prawdzie. I dlatego ten tytuł, który podkreślam również bardzo często, zwracając się do dziennikarzy, że jesteście współpracownikami prawdy i żeby ta współpraca była bardzo odpowiedzialna i to osobista, a nie tylko powiedzmy według takich czy innych pracodawców, którzy nas zatrudniają i wymagają od nas takiego czy innego tematu albo przedstawienia tego tematu. Wczorajsze spotkanie, ono miało być również takim pewnym przygotowaniem do przyszłego synodu biskupów na temat młodzieży, czyli rozpoznawania tajemnicy wiary i tajemnicy własnych zadań wobec świata. Dlatego chcemy powołać taki zespół, który będzie przygotowywał pewną taką sprawę raportu wiary, jednocześnie potrzeb młodzieży, ich pragnień i to w środowiskach przede wszystkim właśnie uniwersyteckich i szkolnych. I dlatego bardzo się cieszę, że konferencja Episkopatu jeszcze w Zakopanem na obradach poszerzyła naszą radę o trzy bardzo ważne dla nas uniwersyteckie środowiska, jakim jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. I poszczególni reprezentanci, oni wczoraj też byli na naszym spotkaniu i zabierali bardzo ważny głos w tej sprawie. Mam nadzieję, że to będzie później owocować w naszej pracy i w naszym przesłaniu do ludzi, nie tylko młodych, ale w ogóle do Kościoła w Polsce. Uważam, że sprawa uwrażliwienia i tutaj znowu ktoś powie, że jestem teologiem i pasterzem i dlatego zwracam uwagę na bardzo ważny odcinek, jakim jest dar modlitwy i prośba do Ducha Świętego o rozpoznawanie znaków czasu. To już nas również bardzo mocno w tym kierunku uczył Sobór Watykański II, zwłaszcza w dokumencie Gaudium et Spes, kiedy pokazywał nam zadania Kościoła i miejsce Kościoła w świecie współczesnym. I dlatego bez pomocy Ducha Świętego nikt z nas nie jest w stanie dobrze rozpoznać sytuacji, a co dopiero mówić, żeby umieć przekonać siebie co do danej prawdy, jak również tutaj mam na myśli prawdę o Jezusie, kim On dla nas jest, a później czynić Jego świadkami, kiedy jesteśmy posłani, a nie tylko do tego, żeby rozpoznawać, analizować,
czy to od strony socjologicznej, czy jeszcze każdej innej edukacji, ale tutaj rozumiemy, że wiedza, czy informacja, czy te raporty, o których teraz mówimy, że one mają sprzyjać i prowadzić do formacji i tym samym do świadectwa tych ludzi młodych, którzy będą takim swoistym, bym powiedział, bohaterem przyszłego synodu biskupów, bo przecież od ludzi młodych zależy również przyszłość, nie tylko w kategoriach odpowiedzialności za świat, ale przede wszystkim za świat wartości, które rozpoznają i którym będą służyć. Nie jest to tajemnicą, że rodzice ostatnich, można tak powiedzieć, dziesiątków lat swoją funkcję wychowawczą zdawali się oddawać w ręce nauczycieli, jak również później złożyć odpowiedzialność za ludzi Kościoła, czyli nauczyciel, ksiądz, katecheta. A środowisko rodzinne było tak, no, można powiedzieć, zapracowane za tym czy innym, powiedzmy, codziennym problemem, że się rozgrzeszało. Tutaj trzeba bardzo mocno podkreślać, że te trzy środowiska, jakim jest dom rodzinny, czyli więź pomiędzy rodzicami a dziećmi, szkoła czy uniwersytety, a później również i Kościół, na tych odcinkach muszą współdziałać razem. Ta odpowiedzialność musi się rozkładać na poszczególne etapy. Oczywiście Kościół jest obecny w rodzinach od samego początku i powiedzmy jest to wpisane chociażby w sakrament już chrztu, kiedy podejmujemy pewne obowiązki wychowania dzieci w wierze katolickiej. I bez tego świadectwa codziennego rodziców, no to nie będzie tej łączności pomiędzy tą wiedzą zdobywaną i to najpiękniejszą i to ważną, a pomiędzy właśnie codziennością życia, czyli wyznawaną wiarą. I dlatego jeszcze raz podkreślam, te trzy środowiska muszą być ze sobą razem powiązane i nie może nigdy zarosnąć droga pomiędzy jednym a drugim domem, czy kościołem, czy szkołą, dlatego że to w sumie będzie sprzyjało rozwojowi osobowemu poszczególnych naszych dzieci, młodzieży. Niewątpliwie stanowisko dzisiaj Stolicy Apostolskiej wobec mediów, kiedy zostało to ujednolicone w Sekretariacie do Spraw Komunikacji, a więc już nie ma swoistej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Papieskiej i pewna oszczędność kosztów, które powiedzmy z tą sprawą są związane, spowodowały, że no język polski na dzisiaj wypadł z tak zwanych języków współczesnych, którymi się posługujemy w Radiu Watykańskim czy w jego różnych odcieniach typu Osservatore Romano czy Telewizja Watykańska. Ale myślę, że nasz głos musi być dostrzeżony, kiedy nie tylko się upominamy o tę obecność i to tak bardzo dzisiaj tutaj na naszym polu krajowym bardzo rozwiniętą, bo przez wspomnę tylko Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich, które przepięknie w tych ostatnich miesiącach współpracowały z serwisem informacyjnym i z audycjami wieczornymi, które docierały do ludzi zwłaszcza powiedzmy starszych czy chorych, a nie mogących się kontaktować powiedzmy w sieciach internetowych czy każdych innych społecznościach współczesnych. Dlatego ja myślę, że trzeba tutaj również takiej cierpliwości do siebie nawzajem i tego argumentowania w spotkaniach, które z pewnością nas czekają, czy to będą w Rzymie, czy tutaj na konferencji Episkopatu Polski, kiedy będziemy chcieli, żeby Radio Watykańskie było znowu bardzo mocnym przekaźnikiem prawdy ewangelicznej.